Skoro panny, ułani i konie, to w studiu nasz gość Jan Łoziński, współautor obok Marii Łozińskiej książki Wojciech Kossak, opowieść biograficzna, która ukazała się właśnie nakładem wydawnictwa naukowego PWN. Dzień dobry. Dzień dobry, Państwu. Bez znajomości blisko 1500 listów malarza, pisanych przede wszystkim do ukochanej żony Marii, ale także między innymi do wieloletniej przyjaciółki i kochanki Zofii Hezikowej, opowieść ta nie, była, nie mogłaby powstać. Listy te, starannie opracowane przed laty przez Kazimierza Olszańskiego, stanowią obok obrazów najcenniejsze źródło wiedzy o życiu i pracy artysty, najpopularniejszego przedstawiciela malarskiego rodu Kosaków. Odsłaniają postać człowieka z biegiem lat coraz bardziej zarozumiałego i zadowolonego z siebie, interesownego, ale jednocześnie ciepłego i bezgranicznie oddanego swojej pracy i rodzinie. Prostolinijność i względna szczerość autoralistów, który ani okresowych niepowodzeń w interesach, ani nawet mm, nałogowej słabości do pięknych kobiet nie potrafi i za bardzo nie próbuje ukrywać przed żoną, stanowią niewątpliwie, Atut zachowanej korespondencji, są także pokusą, by wizerunek Wojciecha Kossaka, najbardziej podziwianego polskiego batalisty, trochę odbrązowić. Tak czytamy we wstępie książki Wojciech Kossak, Opowieść biograficzna. No i ten podtytuł chyba wskazuje na taką, taki zabieg, który państwo dokonali przy pisaniu tej książki, że to nie jest biografia, to jest bardziej opowieść. Tak, bo zależało nam, zależało nam żeby pokazać w, w książce może nie tak bardzo szczegółowe, jakby można to było zrobić w bardzo szczegółowy sposób jego życie, ale pokazać jakby też trochę prawdę o nim, która... No, nie do konie... To często tak jest z postaciami takimi, które są na tyle słynne i na tyle już się utrwaliły w naszym wyobrażeniu, że, że niekoniecznie ich obraz jest taki do końca prawdziwy, a często jest właśnie taki ubrązowiony, mówiąc w przeciwieństwie do odbrązowienia. Myśmy chcieli pokazać bardziej prawdziwą człowieka niż, niż, niż takiego, za jakiego on uchodził i za, za, za co był że tak powiem, ceniony i znany, a był, a był no, no, bardzo w gruncie rzeczy niewolny od, od miliona słabości, jakie większość ludzi ma. To znaczy, po pierwsze, no, bardzo sobie cenił luksusowe życie, bardzo sobie cenił pieniądze. Bardzo tak jak tutaj pan przeczytał, biegał i rozglądał się za, mm -hmm. za wszystkimi pięknymi kobietami. I, i, ale ja myślę, że jeżeli chodzi o jego stronę, ma, stronę malarstwa, ta, która jest najbardziej jakby tutaj no, no, znana i, i ceniona w, w Polsce, to też warto sobie właśnie uświadomić, że, że to jego malowanie było w gruncie rzeczy uprawianiem zawodu. Mhm. Uprawieniem zawodu, w którym on czuł się mocny, był człowiekiem bardzo pracowitym. W przeciwieństwie do swojego ojca i syna, którzy nie ukończyli żadnych szkół artystycznych, dość dobrze wykształconym. Ojciec sporo poświęcił pieniędzy, żeby, mhm. że, żeby wykształcić, najpierw w najpierw Monachium, później, później w Paryżu. No ale i... na początku jeszcze był Kraków, prawda? No na początku jeszcze krakowska. był Kraków. Tak, była jeszcze szkoła krakowska, ale, ale no, liczyło się to wysłanie mm -hmm. do tych wielkich, wielkich. Mm szkół artystycznych i kształcących malarzy. I był i w gruncie rzeczy wszystko robił, żeby, żeby to jego życie zawodowe, no, żeby w tym życiu zawodowym odnieść sukces. W zasadzie cała to, to, jak się czyta to jego listy, to, to widać, że on był no, 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 potwornie głodny sukcesu i potwornie głodny nie tylko pieniędzy, ale również sławy, tego, żeby go chwalono. W gruncie rzeczy tłumaczy się w tych listach, cały czas usiłuje przedstawić się żonie jako ktoś, kto odnosi sukces, który, no jeżeli go nawet w tej chwili nie odniósł, to odniesie go za chwileczkę. Jeszcze, jeszcze, jeszcze dwa, trzy obrazy i, i to już będzie to. I, yy, 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 I temu jakby podporządkowana była jego praca. No. Nie, nie był wolny od wad, ale oczywiście miał również wiele zalet. Był, był, był niesamowicie pracowity. To znaczy, to, to, to jak on dużo czasu potrafił spędzać przy sztalugach, przy różnych rodzajach szkicach i tak dalej. Jeździł, oglądał miejsca, które malował, oglądał. W rzeczywistości. No, hmm. Podchodził do tego bardzo solidnie. Hmm, to pełna no. dokumentacja czasami. Tak, była czasami pełna przy, dokumentacja. Przy placy, przy jak, jak, jak malował Somosierę, to do tej Somosiery pojechał, bo gdzie na miejscu zdziwił się, jak ona tak naprawdę wygląda, bo w dotychczasowych przedstawieniach wyglądała zupełnie inaczej. Natomiast no, ta jego pracowitość, ta jego chęć zysku, oczywiście z czasem spowodowała no, również różne negatywne skutki tego. To znaczy, wbrew temu, co się oczekuje od malarza, nie był raczej malarzem rozwijającym się i, 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 i zmieniającym się pod wpływem, pod wpływem czasu, pod wpływem doświadczeń. A raczej malował coraz szybciej. Coraz yy, zakładał, że jeżeli namaluje tych obrazów więcej, będzie miał więcej zamówień, no to to siłą rzeczy powodowało yy... Pewne no czasami taką niedbałość w malarstwie. To zaskakujące jest, bo Państwo też tutaj również o tym piszą, że kiedy jedzie do Paryża, kiedy w Paryżu w tamtym czasie powstaje impresjonizm i jest bardzo modny, hołbiony, i wszyscy biegają i oglądają obrazy impresjonistów. To jak gdyby Kossak zupełnie obok przechodził. On, on pozostawał w, tak, w takim nurcie, który dla nas może nie jest oczywisty, bo nam się właśnie te lata 70., 80. w Paryżu kojarzą z impresjonizmem, natomiast no, trzeba pamiętać, że to były jednak, to było jednak to, te obrazy odrzuconych. To znaczy, to były obrazy tych, którzy tak naprawdę fascynowali y, jakąś tam elitę artystyczną, y, intelektualną y, ówczesnego, y, ówczesnego świata. Natomiast Główny nurt, taki obowiązujący, to było to, co się najbardziej podobało publiczności i najbardziej się podobało y, zamawiającym, czyli malarstwo realistyczne, malarstwo y, historyczne, portrety wszelkiego rodzaju, takie salonowe, no to co nazywamy realizmem, akademizmem y, w różnych postaciach. I on, jakby zupełnie był. Y, Prawie, że nie zauważył tego zjawiska, że w ogóle tam się coś dzieje w Paryżu, tak naprawdę, co sztukę zmienia. A, a no, prawdziwy artysta, jeżeli tutaj można, jakoś własne do tego zdanie, to jednak jest ktoś, kto poszukuje w sztuce, kto, kto chce wyrazić siebie. Natomiast on takiego, ja tutaj cytuję takie określenie Czapskiego we wstępie, kiedy, kiedy piszemy, że, że on w zasadzie był bardziej ilustratorem niż, niż artystą. To znaczy, takie, takie, takie sobie jakby cele stawiał i, i chyba trochę nie miał wyobraźni do Innej Sztuki, że to Impresjonist to nie był jedyny moment w jego, w jego działalności artystycznej, kiedy on nie zauważył tego, co się mhm. w sztuce dzieje, przecież potem on dość długo żył, długo pracował, więc potem przed okres secesji, którą totalnie zignorował, yy, przyszły wszystkie nie wiem ekspresjonizmy lat dwudziestych, które znaczy on gdzieś miał świadomość, że, że, że może byłoby fajnie, Pisał w, w niektórych z tych, że może byłoby fajnie zdobyć nie tylko zachwyt y, publiczności kupującej obrazy, nie tylko zamawiających, nie wiem, cesarzy, ale także artystów. No to zawsze dla malarza najmniej uzna. Tego uznania artystów, on tak naprawdę nigdy nie zaznał. Mhm te listy, to rzeczywiście jest taki Wojciech Kossak z krwi i kości. Kiedy państwo je przeglądali, czytali, przymierzając się do, do pisania tej książki. Dla państwa jaki obraz Wojciecha Kossaka z tych listów się wyłonił? No w gruncie rzeczy nam się wydał w pewnym sensie, dość zabawnym. To znaczy to jego, takim, to jego nieustanne tłumaczenie się przed żoną, nieustanne pokazywanie się, że, że, że no jednak on jest sporo wart, że, 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 że zasługuje, zasługuje na uznanie i na szacunek żony. To się, to o które on walczył w zasadzie przez całe swoje życie, dlatego, że no gdzieś na początku ich, ich wspólnego życia był ten mezalians, jak to wówczas uznawano, ponieważ ona była z domu, z rodziny ziemiańskiej i nie musiała jakby żyć własną pracą. A, a żyła z majątku ziemskiego, a on był no, takim klasycznym człowiekiem, który no, po prostu to, co zrobił, to, 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 to było jego życie, to było to, co on zarobił. I, i, i to, jest, to jest dość zabawne. Są również takie momenty, no, które trochę odsłaniają rzeczywistość tego, co nazywa się go malarzem polskiej chwały. No, on w gruncie rzeczy. Oczywiście bardzo by chciał być wyłącznie malarzem polskiej chwa chwały, bo to mu najbardziej odpowiadało. Natomiast no, mamy świadomość tego, że, że tak naprawdę malował na zlecenie i jeżeli tym zleceniodawcą był cesarz niemiecki, no to w tym momencie, można powiedzieć, był malarzem pruskiej chwały po prostu, no bo taka, taka, taka była rzeczywistość, czy, 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 czy dla Franciszka Józefa w Wiedniu, kiedy tworzył. Także on, no to jest dość taka, ciekawy ten jego moment w życiu, to jest około roku tam 901, 1900, 1901, 1900-1901, kiedy no strasznie się zmieniła polityka Prus wobec wobec Zaboru wobec ziem polskich, znajdujących się pod zaborem niemieckim, kiedy pojawiły się te wszystkie znane nam z historii ostre germanizacje, kiedy są wypadki we, wrześ we wrześniu, kiedy dzieci są polskie pobite, prawda, za, 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 za odmowę uczenia się po niemiecku religii. On wobec tego znalazł się no, w nieco kłopocie, dlatego że no, był tym nadwornym malarzem cesarza Wilhelma. Myślę, że bardzo pragnął nim jeszcze dość długo zostać. A no, nie wypadało już po prostu, nie wypadało, był szalenie krytykowany w Krakowie, we wszystkich środowiskach patriotycznych, że jak to? No. Wojny, zwycięskie kampanie armii pruskiej maluje oraz portrety konne cesarza i jego rodziny, a. A tak naprawdę powinien wrócić do Krakowa. I, I on się z tym no, bił szalenie, z myślami, zmagał. co zrobić, mm -hmm. zmagał i, no, to no też i w rezultacie wrócił. Ale tak, to też tak, miało swój wymiar finansowy tutaj. No też. oczywiście, tak, no co jest sprawę, że, że przerywa karierę w. w jego kariera finansowa no, była dość zmienna. Mhm. Ogólnie rzecz biorąc, no, był człowiekiem zamożnym, natomiast były okresy. W pewnym momencie już był człowiekiem zamożnym, bo na początku nie, ale były oczywiście okresy trudniejsze, kiedy, kiedy tych zamówień nie było i on sobie zdawał sprawę, że ten przyjazd do Krakowa to jest przerwanie jakiejś no, szczęśliwej pascy finansowej. Mhm. Ale to zabieganie usilne o te zamówienia, staranie się wysyłanie swoich szkiców do różnych znanych um, osób, różnych. No, nie wynikało z takiego zamiłowania do pieniędzy, tylko z, może troszeczkę z czegoś innego, z takiego ymm, obrania pewnego poziomu życia i starania się, żeby, żeby z pewnego właśnie no poziomu No Tak, nie tak. On nie, nie, nie chciał Również zezydować. zapewnienia rodzinie i tak, żonie. Tak, to, znaczy, to trzeba uczciwie przyznać tutaj, nawet jeżeli się ma krytyczny stosunek do kosaka, że to był znakomitym opiekunem swojej rodziny. To znaczy, to było rzeczywiście dla niego, dla niego najważniejsze. Zresztą nie jest specjalną tajemnicą, że był przez tą rodzinę dość potężnie wykorzystywany, bo szczególnie przez córki które rozpieszczone, które, które zawsze się do niego, on wspomina w tych listach, ile tam przekazał, nie wiem, Madzi albo Lilce w jakimś momencie pieniędzy, no w gruncie rzeczy na rozrywki, na stroje, na, na, na luksusowe życie. No, my tutaj cytujemy taki, taki, taki dwuwiersz, który który chyba Lilka Pawlikowska napisała do niego w którymś momencie, kiedy... Ponieważ one wiedziały, że on się strasznie chce podobać, by wyglądać wiecznie młody, młodo i świetnie się prezentować mimo, że... Do siedemdziesiątki farbował 30. włosy. Tak. I, i, I napisały do niego, do, jak był w Stanach, nie będziesz stary, jak przyślesz dolary. No to była, to, to był taki jej taki szart dość okrutny w gruncie rzeczy w stosunku do ojca, który... który ale nie przywiązywał uwagi do swojego wyglądu. No więc to jego życie oczywiście nie było łatwe. Mam nadzieję, że zostaną w niedługim czasie do końca opracowane i opublikowane odpowiedzi, listy żony do niego, które na razie leżą w archiwach. No, te relacje... nie, to będzie ciekawe, bo, bo bardzo, dlatego że no, Intuicyjnie wyczuwamy, że to była kobieta, która dość, to, to w pewnym sensie usiła go krótko trzymać i, i była dość wymagająca w stosunku do niej. Mm. Te relacje nie były łatwe. Yy. Nigdy nie było tajemnicą, że Wojciech Kossak przepadał się za kobietami, a one przepadały się za nim. Co ty masz ze mną kłopotu przez te babiszony, co tak na mnie lecą, a lecą wszystkie? Sztuben-Metsieny i księżny, kokoty i panny, śmiej się, ale ja cię kocham, tak ja jestem, wyjątkowy człowiek, że przy tylu. Tentacjach tak rzadko przeciwko tobie zgrzeszę. Tak pisał do Marii. No i kiedy był y, przez długi czas w Niemczech, y, też zażegnywał się, że nie, nie, nie flirtuje po niemiecku, bo flirtować po niemiecku to tak jakby szopę grać na Okarynie. Tak, tak. To to znaczy, to, 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 to on był oczywiście z tego znany. Y, bardzo śmieszne są właśnie tego jego tłumaczenia w gruncie rzeczy mm -hmm. w tych listach, tego wszystkiego, bo. bo... Yy, bo yy, no, wiadomo było, że się uganiał za kobietami, że, że nie miał chyba specjalnego kłopotu w nawiązywaniu mm. najrozmawiejszych flirtów i kontaktów, bo, bo podobał się. Yy, natomiast yy, w tych listach do żony on walczy z pewną taką męską próżnością, bo tak nie chce uchodzić za takiego fajt który się z tymi kobietami w ogóle nie, 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 nie wiem, nie spotyka, nie, nie podoba im się. W związku z tym tak trochę się w gruncie rzeczy przed tą żoną i jednocześnie tłumaczył i jednocześnie trochę przechwalał. Ze swojego powodzenia. No, takie, takie klasyczne, męskie, męskie ambicje w nim, w nim, w nim grały. Mhm. Ale tu Państwo we wstępie też zwracają uwagę na jeden ważny aspekt, a mianowicie, że wówczas, wówczas być malarzem to wcale nie, nie przynosiło takiej popularności jak na przykład pisarze, poeci, kompozytorzy. No tak, to znaczy to jest ten fenomen na pewno Kosaka, oczywiście nie tylko Kosaka, bo myślę, że w równym stopniu Jana Matejki wcześniej, że, że on zdobył aż taką, aż taką popularność w Polsce do, do tej pory. Ja, myśmy mieli trochę taką świadomość z żoną, przystępując do tej pracy, że być może... Kiedy sięgnął po tą książkę ludzie, którzy uwielbiają jego malarstwa, zdajemy sobie sprawę, że takich jest mnóstwo, którym takie malarstwo właśnie sprawia przyjemność, takie by chcieli i oglądać, nie wiem, jakby się dało to i mieć w domu. To, że oni mogą się trochę tą książką poczuć rozczarowani, bo, bo no, nie ukrywam. Że, że my nie należymy z żoną do wielbicieli jego malarstwa, to zupełnie nie taką sztukę sobie cenimy. Bardziej nas zainteresowała postać jakaś prawda o tym, mhm. o tym człowieku, właśnie. Natomiast, natomiast no on rzeczywiście, ta jego popularność była szczególnie w dwudziestoleciu międzywojennym, kiedy on już miał pracownię w Warszawie, w Bristolu, kiedy. Tonął od zamówień, nie nadążał, kiedy musiał zatrudniać i wspomagać się swoim synem, no, zdecydowanie mniej zdolnym od niego. E w, w, w pracach nad obrazami, kiedy to w zasadzie już miało charakter pewnej fabryczki takiej. No i, i, I tutaj oczywiście on się, on się zdecydowanie bardzo opuszczał jakby w poziomie tego malarstwa. To, 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 te obrazy późne są zdecydowanie gorsze od, od fragmentów choćby panoramy racławickiej, które, które przecież są znakomite. Tu w tych listach również masę takich szczegółów technicznych możemy znaleźć właśnie. Czy czy to z okresu, kiedy malował w Niemczech, na dworze, czy też właśnie pracy przy, przy panoramach. Tak, to znaczy do no, panoramy to było zjawisko rzeczywiście bardzo ciekawe i, i trochęśmy tutaj cały rozdział temu poświęcili, żeby, żeby mniej więcej przybliżyć, powiem zdaję sprawę, że być może dzisiaj nie wszyscy sobie wyobrażają jak to działało, no, że to że to w czasach, kiedy nie było kina, kiedy nie było, kiedy nie było fotografii, no, no, to tak jak to, dzisiaj to, technologia 3D, tak, co? Najmniej. Tak, tak, to, to to była trochę ówczesna technologia 3D, tak. To ja myślę, że to jest bardzo dobre określenie. To, to były miejsca, które, które, w którym miało się odnieść iluzję, że jest się właśnie na tym w tym miejscu malowanym. Najczęściej były to właśnie y, jakieś tam y, przedstawienia bitew wielkich, gdzie y, no, przygotowujący ją artyści w specjalnie skonstruowanym do tego celu pawilonie. Usiłowali zatrzeć granice między obrazem a rzeczywistością. Także przed obrazem powstawały różne makiety, chat, jakichś tam porzuconych sprzętów, jakichś armat wojskowych i tak dalej. I to oglądało się, wchodząc na taką platformę po ciemku, wszystko tam było oświetlone. Sufit odwrócony, jakby parasol, taki najniższy punkt był tuż nad głowami oglądający. A y, krańce ginęły gdzieś tam w, w, na brzegach tego pawilonu, miał powodować, że jakby nie było widać mhm. krawędzi obrazu, czyli było takie wrażenie, że nie ma tej takiej, że się, że się ogląda w gruncie rzeczy rzeczywistość. I to y, no, wystarczy sobie wyobrazić, co to jest za praca, namalować coś takiego, kiedy płótno, y, które wieszano takiej rotundzie, na przykład w wypadku panoramy racławickiej miało 120 metrów długości. No to dla tej nawet grupy, bo tam pokazujemy zdjęcie tej grupy malarzy przy, przy panoramie racławickiej, nawet dla tej grupy siedmiu, czy ośmiu malarzy, no to to robota Obrzywia zupełnie praca. niewiarygodna. W zasadzie wtedy uważano, że tylko Kosak jest w stanie ze swoją pracowitością <laughs> temu podołać. No i podołał. I podołał. E, pasjonująca lektura, proszę państwa, Jan Łoziński, współautor książki Wojciech Kossak Opowieść biograficzna, która ukazała się właśnie nakładem wydawnictwa naukowego PWN, był dziś gościem poranka. Dziękuję bardzo Dziękuję za bardzo. rozmowę. Oczywiście mamy dla Państwa egzemplarze tej książki.